Pandemia rzeczywiście przewartościowała podejście firm do prowadzenia biznesu i mówi się teraz o bardziej zrównoważonym biznesie, tak? Czyli wynik finansowy oczywiście będzie zawsze ważny dla przedsiębiorców, natomiast elementy pozafinansowe mają teraz szczególne znaczenie. I to zarówno jeśli chodzi o konsumentów, którzy tego oczekują, jak i pracowników, ale także szeroko rozumianych inwestorów, instytucje, rynki kapitałowe. Myślę, że dla każdego przedsiębiorcy jest to konieczność, tyle że ona nadejdzie z pewnym opóźnieniem dla mniejszych firm. Firmy publiczne na świeczniku, na pewno wobec nich stawiane są wymagania. Spółki prywatne, one podejmują samodzielnie duże zobowiązania, zmieniają się, a firmy mniejsze, myślę, że z czasem docenią to, że ich konsumenci, ich klienci czy pracownicy również wywrą pewną presję i firmy się będą musiały zmieniać. Sklepy przechodzą ogromną transformację. Myślę, że każdy, kto widział Żabkę 5 lat temu i dzisiaj powie, jaką ogromną zmianę przeszliśmy. W czasie największego w Europie centralnej remodelingu wymieniliśmy chłodnictwo, wymieniliśmy oświetlenie na bardziej energooszczędne, oszczędzając kilkadziesiąt procent energii. Sklepy to przede wszystkim asortyment. Po to klient przychodzi do sklepu, robi zakupy. My wprowadziliśmy bardzo dużo asortymentu, który jest dobry dla klienta, dla konsumenta. Roślinnego, bez konserwantów, z prostym składem. Wprowadziliśmy nowe marki własne, takie jak Foodini, jak Dobra Karma, jak Wycisk. Rzeczy, które są oparte o warzywa, owoce, dobre, pełne witamin, mikroelementów. Myślę, że absolutnie sklepy mogą być zeroemisyjne. Pan mówił o energochłonności. My jako firma deklarujemy, że będziemy zeroemisyjni, jeśli chodzi o zakres pierwszy i drugi, czyli to, za co my odpowiadamy, czyli chociażby energię elektryczną czy flotę samochodową. Natomiast jeśli chodzi o sklepy, planujemy, żeby cała energia, która jest wykorzystywana w sklepach, pochodziła z odnawialnych źródeł energii i zrobimy to w najbliższych 3-4 lat. Staramy się angażować franczyzobiorców do wspólnych działań. Niech przykładem będzie zamknięty obieg, czyli zwiększenie cyrkularności opakowań. Temat klimatu to nie tylko globalne ocieplenie, ale to również zanieczyszczenie, to również odpady. Wprowadzamy do obrotu produkty opakowane w plastik, więc zachęcamy franczyzobiorców, żeby wspólnie z nami zbierali folię, karton, opakowania plastikowe. W tej chwili już ponad 4000 franczyzobiorców z nami pracuje w programie Naturalnie Razem. Pomaga nam zbierać te opakowania, wracamy je do magazynów i produkujemy z tych odpadów RPET, te granulki, które są w naszym logo, tutaj z tyłu, a z nich produkujemy butelki. Wszystkie butelki, które sprzedajemy pod marką własną, zarówno Woda Odnowa, jak i Foodini, jak i Wycisk, produkowane są z RPET-u, czyli z materiału, który wcześniej był jakimś opakowaniem, najprawdopodobniej butelką.